Piotr Jeleniewski. Kolejne zwycięstwo w tym roku, tak bym to określił. Jesteśmy tuż po gali KSW 31. Dużo tych numerków, można się pogubić. Spektakularne zwycięstwo Mariusza Podzianowskiego, tak można powiedzieć. Zaskoczenie ogromne, nie dlatego, że wygrał, bo Mariusz wygrywał, ale sposób, w jaki to zrobił, było rzeczywiście, budził ogromny szacunek i respekt, trzeba przyznać. To ja może po kolei, zacznę od samego początku do tej walki. Jeśli chodzi o tą walkę, jeśli chodzi o przygotowania, jeśli chodzi o sam moment, kiedy dowiedzieliście się, że oto Rolls Gracie będzie przeciwnikiem Mariusza Podzianowskiego. Pierwszy ruch, pierwsze decyzje, jak wyglądały w ogóle te początek, start przygotowań do tego właśnie pojedynku? To znaczy zaczęliśmy tak naprawdę pracować do walki, nie wiedząc jeszcze, kto będzie przeciwnikiem w styczniu, tak? Wciąż jest dużo takiej pracy w tym makrocyklu, współpracy z Mariuszem, gdzie jest praca techniczna, gdzie musimy pewne rzeczy jeszcze rozwinąć, nauczyć się, poprawić i w związku z tym to nie jest tak, że ten cykl przygotowań to jest jedynie 8 czy 12 tygodni przed walką, tylko pracujemy w takim dłuższym obszarze czasu, bo staramy się również wpatać tam elementy techniczne. Tak było i tym razem. No, kiedy dowiedzieliśmy się, kto jest przeciwnikiem, to standardowa procedura, czyli plan taktyczny, przejrzenie przeciwnika, jego walk, jego silnych stron. Tutaj wiedzieliśmy, co jest jego silną stroną już po samym nazwisku, tak? No i później praca, trening i zaczynaliśmy się przygotować już pod plan. Robert Złotkowski przygotowywał akcje stójkowe. Razem rozpisaliśmy słabe strony w stójce również Gracie'ego. No i w trakcie tych przygotowań wypracowaliśmy kilka akcji. Robert wypracował je z Mariuszem. One zaczęły bardzo ładnie nam wchodzić, pracować. Rolls jest takim zawodnikiem, który nie lubi presji. Nie twierdzę, że jest słabym zawodnikiem, czy nie ma serca do walki, ale nie lubi walczyć w presji. I taki był też zamysł, żeby na początku walki spróbować go po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, pocisnąć. Pocisnąć akcją stójkową, która gdyby nie weszła, miała zostać pociągnięta, jak to wszyscy wiemy i to żadna tajemnica, bo to jest najsilniejsza strona Mariusza, miała zakończyć się próbą obalenia, kontrolą z góry, no bo to jest jego najsilniejsza strona. No i tak się szczęśliwie stało, że ta stójkowa akcja weszła. Na rozgrzewce ją jeszcze trenowaliśmy, poprawialiśmy dosłownie stojąc na backstage'u jeszcze tam. Mówił Mariusz, że Kuba był potrzebny. Na rozgrzewce tak, przepaliłem. Pierwszy raz tak naprawdę został mocno przepalony, tak już 100% zawodniczo, także tam ta rozgrzewka zrobiła swoje. Później już podtrzymywaliśmy temperaturę, stojąc na backstage'u jeszcze rozmawialiśmy i ja mówię: Mariusz, idziemy od razu do przodu, mocno ciśniemy, spróbujemy tą akcję zrobić. Mariusz mówi: tak, spróbuję od razu, pójdę mocno. No, 27 sekund, poszedł mocno, weszło. Właśnie, weszło. Czy jak przygotowaliście się, na pewno tak było. Oglądaliście wcześniejsze jakieś pojedynki Gracie'ego? Jest taki pojedynek, w którym bardzo ważna akcja skończyła walkę i nie ukrywam, że poniekąd była to również inspiracja do tego, że zobaczyliśmy, że gdzieś tam jest miejsce, że ta lewa ręka nie jest wysoko. Ponadto ja też chciałem, żeby Mariusz zamarkował lewy na dół, no bo jednak Gracie jest parterowcem, ma swoje nawyki i ta lewa ręka jeszcze dodatkowo pójdzie w dół. No gdzieś tam to zamarkowanie weszło, ręka została. Mariusz przełożył, mówiąc z angielska, overhanda. Weszło. Overhand wszedł. No właśnie, mówiliście o tych akcjach. I myślę sobie, jeszcze zapytamy Roberta Złotowskiego, porozmawiamy już o okrętach tych wszystkich tam ćwiczeń. To jest autor tego sukcesu bezwzględnie. Chociaż wielu trenerów razem złożyło się na ten sukces, bo w tej chwili Robert prowadzi Mariusza, ale byli wcześniejsi trenerzy. Wcześniej Paweł Paczkowski też razem ze mną współpracował z Mariuszem. Wielu innych naprawdę solidnych trenerów, byłych pięściarzy i oni wszyscy razem są autorami tego sukcesu. W tej chwili zwieńczeniem tej pracy była praca Roberta, ale nie należy zapominać również o tych, którzy tą pracę z Mariuszem zaczynali, bo to są cegiełki również tych ludzi. To ja może myśl dokończę, broń Boże, nie ujmując nic nikomu. Jak mówię, porozmawiamy z Robertem sobie na temat konkretów już i tych przygotowań, no bo on tutaj jakby za tą samą akcję był nam odpowiedzialny, ale powiedz sam Mariusz, jak ty to oceniasz, tak patrząc jako tutaj, trzeba taki powiedzieć, head coach tego całego przygotowania. Był u niego taki trochę lekki strach przed samym nazwiskiem, przed tym, że to wreszcie taki rywal jest, może nie wreszcie, że to jest rywal faktycznie już no, robiący wrażenie również z tych sportowych powodów. Ja myślę, że Mariusz się czuje coraz lepiej. Przede wszystkim jego największą barierą była obawa o wydolność i to było to, co kilka razy przeżył w klatce i w ringu i co spowodowało, że to bardzo źle wspominał. Od kiedy ta forma się poprawiła, to przygotowanie fizyczne
wydolnościowe, pozwala mu się już czuć naprawdę dość swobodnie w klatce. Tego strachu już takiego nie ma. Nie ma. To jest zawodowy sportowiec, człowiek wielu sukcesów, który naprawdę jeśli chodzi o mentalność taką startową jest kształtowany rewelacyjnie. I wiadomo, że jest zawsze obawa wchodząc, no nie boją się tylko głupcy. Ale to nie było tak, że Mariusz się bał tego parteru jak ognia, wręcz pracując dużo, przygotowując się, powiedział, że on chce tego spróbować, że nie boi się tej płaszczyzny. I ja wiem, że rzeczywiście w trakcie treningów tak było, tak? Że starał się bardzo dużo pracy temu parterowi poświęcić, po to właśnie, żeby nie czuć się niepewnie. No ale to zagrożenie oczywiście było, to wiadomo, że Gracie coś znaczy, to nie jest tylko nazwisko. Ale teraz już o tym nie mówmy, bo 27 sekund wystarczyło, żeby kogoś z takim nazwiskiem, mówiąc delikatnie, po prostu zabić wręcz w klatce. Aż było przykro patrzeć, jak odskakiwała i głowa Rollsa Gracie'a, jak się skręciła. Ale on faktycznie, tak trzeba na marginesie powiedzieć, że te nokauty jego mają dodatkowy jeszcze taki smaczek, bo jak on upada po tych nokautach i się wywraca, to robi to tak spektakularnie. Widowiskowo, tak było w tamtej walce, no o której wspomniałem. No więc właśnie, tutaj też było całkiem fajnie. Nie zdążył przespacerować, bo podcięło mu od razu nóżki, wylądował pod siatką. Ja również chcę zwrócić uwagę, że niewiele osób chyba o tym wspomniało, ale Mariusz dobiegł do niego i skontrolował. No właśnie, no właśnie. Także tam było, wszystko do końca się zgadzało. I to też na mnie zrobiło fajne wrażenie, że nie podpalił się aż tak, żeby się rzucić zupełnie w nieprzemyślany sposób, tylko dobiegł, skontrolował kolanem, uderzył. No robota zrobiona na 100%, 110%. 110% wykonana, ale to nie oznacza, że teraz można spocząć na laurach. Dalej robota wasza trwa, jak się domyślam, bo przecież wiadomo, że już kolejny pojedynek. Całkiem niedługo, jeszcze w tym roku, w Londynie, Mariusz Podzianowski w roli tej gwiazdy numer 1 gali. Pytanie, które padało notorycznie tuż po samej gali, czy to będzie Karol Bedorf. Sam Mariusz mówił, że za wcześnie, jeszcze na mistrzowską walkę. Zgadzasz się? Tak. Tak, myślę, że jest jeszcze trochę, a nawet nie trochę, jest jeszcze sporo do zrobienia, żeby być gotowym na Karola. To on jest mistrzem i nie przypadkiem tym mistrzem został, więc ja bym się też jako trener do tej walki nie palił, nie spieszył. Oczywiście jeśli włodarze i management Mariusza zadecyduje w ten sposób, będziemy się szykować, bo to jest nasza praca na Karola. Natomiast no, chciałbym mieć jeszcze trochę więcej czasu, chciałbym jeszcze parę rzeczy poprawić, jeszcze Mariusza rozwinąć. On naprawdę cały czas się rozwija i mam nadzieję, że to nie będzie jeszcze Londyn. Ale masz nadzieję, czyli tak jakoś tam gdzieś tam w tyle głowy myślisz sobie, że może tak się zdarzyć? Myślę, że no, to nie ode mnie zależy, dlatego zakładam każdy scenariusz. To szczególnie po tej walce może być tak, że nagle władze KSW i management Mariusza zadecydują, że jednak to będzie Londyn. Wtedy nie pozostanie nic innego, tylko jak szykować się na Karola razem z Mariuszem. Ale no, poczekajmy na decyzje, które są nad nami, a my po prostu jako kadra trenerska i Pudzian Team po prostu przygotujemy go do tej walki. Widziałeś ten pojedynek Karola Bedorfa z tej ostatniej gali z Peterem Grahamem? Nie, praktycznie nie widziałem całej gali. Dopiero zamierzam obejrzeć powtórkę, ponieważ tam... Ale skoro był Kuby Mariuszowi potrzebny, znaczy, że miałeś bardzo duże obowiązki na backstage'u. No mieliśmy tak, sporo było pracy, tym bardziej, że spodziewałem się, że ta gala dość szybko może pójść i nie wszystkie walki pójdą w pełnym dystansie, dlatego dość mocno pilnowałem rozgrzewki, wcześniej uplastycznienia przed walką, jeszcze te ostatnie takie procedury w szatni. W związku z tym naprawdę właściwie widziałem chyba, zaglądając, co się dzieje na klatce, chyba po kawałku rundy dwóch walk, praktycznie nie widziałem żadnych. To zapytam w takim razie, jak ty w ogóle oceniasz Karola Bedorfa? Jak ty, no pewnie będziesz musiał w którymś momencie, no tak czy inaczej, przyjdzie ten moment. Trzeba będzie szykować Mariusza na walkę z Karolem Bedorfem. Co jest mocną stroną właśnie Bedorfa? No, nie chciałbym specjalnie o tym opowiadać. Ja wiem, ale tak jak spróbujmy tak ogólnie. No, jest to kompletny, doświadczony zawodnik, tak, który jest niebezpieczny w każdej płaszczyźnie i pokazał to wiele razy. Potrafi znokautować w stójce, potrafi zamęczyć w parterze, potrafi poddać. Kompletny, doświadczony zawodnik. Wydaje się, że też siła odgrywa dużą rolę w tych jego pojedynkach. Względnie jego duże gabaryty, to jest kawał solidnego chłopa, bardzo silny. W związku z tym, zresztą pracujemy wspólnie w teamie Ankosu. I nieraz czy Andrzej Deberny miał okazję z nim popracować, czy Daniel. No, solidne, silne chłopisko, doświadczony facet, nie przypadkiem noszący pas KSW na biodrach już jakiś czas. Także
ogromne wyzwanie. No właśnie, to trochę uprzedziłeś moje pytanie. Wewnątrzankosowy pojedynek się szykuje tak naprawdę w tym mistrzowskim boju. No to nie jest to taka trochę trudna sytuacja wewnętrznie? Nie. My naprawdę dość zdrowo do tego podchodzimy. Były już takie boje, bo była walka Łukasza Rajewskiego z Kubą Kowalewiczem i jest zdrowa sportowa atmosfera. Oczywiście nie jesteśmy zbyt szczęśliwi z tego typu sytuacji, no ale to jest część tego sportu. Jesteśmy profesjonalni. Ja nie widzę w tym najmniejszego problemu. Walkę Mameda Kalidowa z Michałem Materlo chciałbyś zobaczyć? Pewnie. Chyba cała Polska chciałaby zobaczyć i nie tylko Polska tą walkę. Sądzę, że nigdy nie będziemy mieli okazji, ale kto wie, no, wydarzyła się fantastyczna walka Michała z Tomkiem. Może dojdzie i do tej walki. Na pewno chyba nie tylko ja chciałbym tą walkę zobaczyć. Słuchaj Piotrze, ja tak jeszcze pozwolę sobie a propos walki, tych różnych fantastycznych walk. Ja wiem, że temat już był maglowany, ty już na temat opowiadałeś, ja tylko podkreślę to jeszcze raz, pozwolisz, że ten rok, ja nie bez kozery powiedziałem, że to jest rok zwycięstw twoich. Odniosłeś jedno bardzo wielkie zwycięstwo. Jak mówię, sam już też chyba wszystko na temat powiedziałeś, ale tak patrząc teraz z perspektywy tego wszystkiego, co się zdarzyło, to chyba też wzmacnia dodatkowo, daje taką jeszcze dodatkową motywację, kopa, chęć do tego, żeby właśnie iść do przodu. Ja powiem szczerze, jak z tobą się rozmawia, zawsze było dużo takiej motywacji u ciebie słuchać, chęci, ale to mam wrażenie, że teraz jeszcze ze zdwojoną siłą ty tak podchodzisz do tego, co robisz. No, na pewno ta choroba mnie bardzo zmieniła, tak? I oprócz tej siły to też chyba jeszcze więcej jest we mnie pokory, chociaż wydawało mi się, że jest jej wystarczająco dużo. Nie było, jak się okazuje. Bardzo trudne wyzwanie. Na pewno zmieniające człowieka i mentalnie, i fizycznie oczywiście też. Także na pewno zmieniło się moje podejście. To też nie mnie jest oceniać siebie samego. A czy mnie wzmocniło? No mam nadzieję. Do tego zwycięstwa też ci serdecznie gratulujemy oczywiście, bo to też wielka walka była i naprawdę triumf przez KO, znakomity. Jeszcze trochę walczymy, także miejmy nadzieję, że jakiejś tam poważnej dogrywki nie będzie. Na razie jeszcze trochę przede mną i powrotu do zdrowia i jak na razie wszystko pomalutku wraca, bo to nie jest tak, że człowiek po chemioterapii jest za tydzień już okej. No ale to też jest motywujące. Jest po co wracać, jest dla kogo, więc warto. No właśnie, a jak widać, rzeczywiście to jeszcze dodatkowo przynosi ogromne sukcesy, te twoje powroty. Proszę, jak mobilizują samych zawodników. Także trzymamy kciuki, żeby się wszystko dobrze potoczyło. Ale przy okazji tych różnych sukcesów, ale i zmian, które zachodziły, to tak może bardziej banalnie, sprawa bardziej przyziemna, ale jesteśmy teraz w klubie S4, a wcześniej bywaliśmy gdzie indziej. No to co? To dlaczego tu teraz, a nie tam? No cóż, nic nie jest wieczne, tak? No, zmieniło się sporo, w taki dość diametralny i dynamiczny, nazwijmy to, sposób, chociaż sama sytuacja już dojrzewała, jak mi się wydaje, czas jakiś. Teraz współpracujemy tutaj w S4, nazywamy się S4 Ancos od niedawna. Otrzymałem taką propozycję współpracy przez Kamila Umińskiego, z którym tak naprawdę marzyła mi się współpraca dłuższego czasu. Tak się stało, że to Kamil zaproponował nam współpracę. Spotkaliśmy się tutaj z właścicielami klubu, dostaliśmy świetne warunki. No i dziś jesteśmy tutaj. Rozwija się bardzo fajnie team, przychodzą nowi zawodnicy. Mamy bardzo dobre tutaj warunki do treningu. Nic tylko ćwiczyć, rozwijać się. Jeśli chodzi o te sukcesy, to też nie tak do końca, bo parę przegranych walk, nawet wtedy, kiedy ja byłem chory, to jednak jest mój team i ja tę odpowiedzialność ponoszę. Było, no tutaj też, jak już wspomniałeś, było trochę zawirowań, no ale głowa do góry, łeb, tak? Jedziemy dalej. No i właśnie to podejście jest takim bardziej zwycięskim, dlatego mówię, że to jest raczej rok sukcesów, a nie porażek jednak mimo wszystko. Zobaczymy. Myślę, że jakby porażka jest częścią sportu, czasem częścią również sukcesu, więc to jest życie, tak? Nie zawsze się wygrywa, a myślę, że tak naprawdę zwycięstwem, chociaż to zabrzmi może jakoś tak bardzo wzniośle, jest nie zwycięstwo, a powstanie po przegranej, tak? I to jest dla mnie taki wymiar. Jeśli tak będzie, to wtedy możemy mówić o wygranej. Dobra, to będziemy wtedy mówić o wygranej, bo pewnie jeszcze nie raz będzie okazja się spotkać. Natomiast wrócę do tego teamu twojego tutaj. Kto, jak ten teraz team wygląda? Powiedz, jakbyś mógł w dwóch słowach. Z kim tu współpracujecie? Kto na macie się pojawia? Jaka jest sytuacja S4 Ancos Zapasy Warszawa? O! W tej chwili jest przede wszystkim zmiana co do kadry trenerskiej. Tak? Jesteśmy dużo bogatsi o świetnych fachowców, bo za zapasy odpowiada Tomek Janiszewski, za parter Kamil Umiński, powszechnie zwany profesorem i postać świetlaną, znaną, jeśli chodzi o grappling, nie tylko, bo jeśli chodzi o MMA i ten grappling pod MMA, no to jest to również moim zdaniem profesor. Jest Krzysiek Gutowski, który współpracuje tutaj z chłopakami pod kątem Muay Thai K1. Jest cały czas oczywiście...
Robert Złotkowski, no i Tomek Lipiński. Także ekipa trenerska naprawdę zacna i z przyjemnością patrzę, jak chłopaki z bananem, że tak się wyrażę, ćwiczą tutaj pod opieką nowej kadry, rozwijają się. Wiadomo, że każdy z tych ludzi wnosi nie tylko wiedzę, ale i swoje doświadczenie, swój warsztat. No i myślę, że to samo w sobie jest ogromną zmianą na korzyść dla chłopaków i w tej chwili tą wiedzę mają kompletną. Każda płaszczyzna jest tak naprawdę dopieszczona, więc naprawdę są w świetnych rękach. Pozostaje, myślę, tylko trochę czasu, abyśmy to udowodnili, bo wiadomo, tutaj jesteśmy od niedawna, to wszystko musi się ugruntować, wszyscy się muszą poznać. Teraz jesteśmy w takim 8-tygodniowym cyklu technicznym. Później w trakcie tego cyklu mamy starty kontrolne. Jeden start na Pucharze KSW, później start w grapplingu w Warszawie, tutaj lokalnie na zawodach. Później mamy obóz i tak naprawdę sporo debiutów, jak sądzę, zawodowych jesienią. No i oczywiście zawodnicy, którzy ze mną zostali, czyli Daniel Omielańczuk, czekamy na decyzję co do jego kolejnej walki w UFC. Kuba Kowalewicz, który wziął walkę teraz bardzo mocnym zawodnikiem na zastępstwo w sobotę w najbliższą w Kaliningradzie dla Federacji Berkut. No i Maciek Górski, który mimo że teraz po powrocie przegrał, to z bardzo solidnym zawodnikiem i mam nadzieję, że też tutaj na rynku polskim będzie mógł wkrótce zawalczyć, dać fajną walkę, dlatego że wydaje mi się, że gdzieś tam ten ogień w nim naprawdę się jeszcze tli i jeszcze nas, mam nadzieję, nieraz zaskoczy pozytywnie na polskiej arenie w klatkach MMA. Ja tak, bo tu można byłoby dużo rozmawiać o tych twoich zawodnikach. Zapytam o Daniela Omielańczuka. To jeden z tych, o których powiedziałeś, że nie zawsze wygrywali w ostatnim czasie. Ale on jest w UFC, to też jakieś tam zwycięstwo. No tak czy inaczej, mówiąc już całkiem poważnie, jak Daniel się czuje po tamtej walce? Doszedł już do siebie? Tak, doszedł do siebie. No wiemy, nad czym dalej mamy pracować, tak? Jest trochę do zrobienia elementów do przepracowania na bazie doświadczenia po tej walce. Pewne elementy, które już przepracowaliśmy, zagrały. Pewnych nam zabrakło, także jest to na pewno bardzo dobre doświadczenie. Pracujemy dalej. A on zostaje w UFC? Z tego, co mi wiadomo, zostaje w UFC. Czekamy na datę walki. Mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami będziemy ten termin znali i mam nadzieję, że również uda się nam przed jesienią zawalczyć. Tak naprawdę w tej chwili czekamy na ten termin, bo Daniel jest w dobrej formie, dobrze się czuje. Wiadomo, są jakieś kontuzje wynikające jakby z samego trenowania, ale na szczęście nic tak, na tyle poważnego, co by go wykluczyło. Więc tak naprawdę jak dostaniemy termin w przeciągu 1,5-2 miesięcy, jesteśmy w stanie się przygotować i zawalczyć. Dobrze, to czekamy w takim razie na te wszystkie występy, na te ciekawe walki. A jeszcze zapytam, jak team świętował sukces Pudziana jakoś bardzo ekspansywnie i eksplozyjnie, czy raczej spokojnie? Nie zdążyliśmy poświętować, dlatego że już szykujemy się do wyjazdu i do walki Kuby, która będzie dla niego dużym wyzwaniem, także no, mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem i poświętujemy już po powrocie z Kaliningradu. No tak. To w takim razie też tego życzymy, żeby się udało, bo to zasłużone jak najbardziej przecież to świętowanie ostatecznie. Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo. Piotr Jeleniecki, trener, head coach, to trudna nazwa ciągle, S4 Anko z Zapasy Warszawa. Piotrze, jeszcze raz dziękuję i gratuluję Ci. Jeszcze raz powtórzę, tych wszystkich zwycięstw, a najbardziej tego Twojego zwycięstwa, niech ono będzie takie ostateczne do końca i niepodważalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Chyba poszło. Super poszło.